Wiadomość od Boga na dziś. Drogi synu, Bóg mówi dziś, błogosławione dziecko. Moja obietnica na dziś dotyczy odnowienia. Chwała drugiego domu będzie większa niż pierwszego. Ufaj mojej niezachwianej mocy, bo cuda wydarzą się w twoim życiu. Polub ten film, jeśli wierzysz w niezmierzoną moc Boga. Słuchając tych wszystkich słów i niosąc ze sobą nauki, które przekazuję, bądź pewny, że otrzymasz to, czego tak bardzo pragniesz. Bo intencją naszego Pana jest błogosławić, a nie odwrotnie. W ciągu najbliższych 48 godzin przygotuj się na niespodziewane cuda finansowe na swoim koncie bankowym. Wszystko nagle zacznie działać na twoją korzyść. Niedostatek ustąpi miejsca obfitości, a poniżenie zostanie zastąpione przez dobrobyt. Napisz 11:11, jeśli wierzysz w obietnicę Pana. Drogi synu, Bóg dalej mówi: przygotuj się na obfitość, która popłynie łagodnie przez twoje życie. Otwieram nowe drogi błogosławieństw finansowych, które przewyższą twoje najśmielsze oczekiwania. Otrzymasz nieustanny strumień dobrobytu, przekraczający twoje najbardziej odważne marzenia. Pamiętaj, mój drogi synu, że jestem tutaj dla ciebie. Prowadzę cię w każdej chwili radości i smutku w twoim życiu. Niech moje słowa przyniosą pocieszenie twojemu sercu i niech wiesz, że nigdy nie będziesz sam. W chwilach radości czy smutku zawsze będę przy tobie, zawsze obecny i wierny. Jesteś moim najcenniejszym skarbem, a moją misją jest chronić i opiekować się tobą. Wiedz, że możesz na mnie liczyć, bo moja miłość do ciebie jest bezwarunkowa i wieczna. Nadszedł czas z sercem pełnym emocji, bo oto Jezus wkrótce otworzy drzwi, o które gorliwie modliłeś się. W ten sam weekend jeden telefon przyniesie wiadomości, które wypełnią twoje życie nieopisaną radością. To wszystko za sprawą mojej boskiej łaski. Bądź gotowy, aby być świadkiem wspaniałych planów, które mam dla ciebie. Okoliczności układają się w cudowny sposób, mój synu, bo plany, które dla ciebie zaplanowałem, wkrótce się objawią. Nie zniechęcaj się, bo odpowiedź na twoje modlitwy jest w drodze. Moc niebios porusza się na twoją korzyść, a moja ręka jest gotowa przynieść błogosławieństwo, którego tak pragniesz. Nie wątp ani przez chwilę w moje troskliwe działanie w twoim życiu. Znam pragnienia twojego serca i działam, aby wypełnić cel, jaki dla ciebie mam. Zaufaj mi, bo jestem tym, który wszystko może i dokonuje cudów wykraczających poza twoje wyobrażenia. Podtrzymuj nadzieję w swoim sercu i bądź uważny na znaki, które ci prześlę. Wkrótce będziesz świadkiem spełnienia moich obietnic w twoim życiu. Bądź gotowy, aby przyjąć błogosławieństwo, które jest specjalnie dla ciebie zarezerwowane. Napisz amen, aby potwierdzić swoją wiarę. Dziś chcę podzielić się z wami inspirującym fragmentem z Pisma Świętego, a mianowicie z Psalmu 27, wersety od 1 do 6. W tym psalmie znajdujemy słowa zaufania, odwagi i wiary, które przypominają nam o stałej i potężnej obecności Pana w naszym życiu. Psalm 27, werset 1, rozpoczyna się deklaracją zaufania. Pan jest moim światłem i moim zbawieniem, kogóż mam się lękać? Pan jest twierdzą mojego życia, przed kim mam drżeć? Te potężne słowa przypominają nam, że mając Pana jako nasze światło i zbawienie, nie musimy się niczego obawiać.
On jest naszą twierdzą, naszą ochroną i możemy w pełni zaufać Jego mocy i trosce. W dalszych wersach psalmista wyraża swoje zaufanie i gorące poszukiwanie Pana. Gdy nacierali na mnie złoczyńcy, aby pożreć moje ciało, moi przeciwnicy i nieprzyjaciele, oni potknęli się i upadli. Widzimy tutaj pewność, że nawet gdy stawiamy czoła trudnościom i przeciwnościom, Bóg jest przy nas. Ci, którzy powstają przeciwko nam, potkną się i upadną, bo Pan walczy za nas. W wersecie 3 psalmista kontynuuje swoje zaufanie do Pana. Choćby wojsko stanęło naprzeciw mnie, moje serce się nie zlęknie. Choćby wybuchła wojna przeciwko mnie, nawet wtedy będę pełen ufności. Te słowa wyzywają nas, abyśmy trwali w naszej wierze, nawet w obliczu trudnych sytuacji. Kiedy ufamy Bogu i Jego mocy, jesteśmy niezłomni. Drogi synu, nieważne jak wielka jest armia, która powstaje przeciwko nam, nasze serce nie musi się bać, ponieważ On jest z nami. W wersecie 4 psalmista wyraża swoje pragnienie Pana. O jedno proszę Pana i tego pragnę, abym mógł przebywać w domu Pana po wszystkie dni mego życia, abym mógł oglądać piękno Pana i rozmyślać w Jego świątyni. Tutaj widzimy, jak ważne jest szukanie obecności Pana i pragnienie przebywania blisko Niego. Kiedy dążymy do życia w Jego obecności, znajdujemy pokój, radość i możliwość podziwiania Jego piękna. W wersecie 5 psalmista mówi o Bożej ochronie. W dniu niedoli ukryje mnie w swoim schronieniu, w ukryciu swego namiotu mnie skryje, wyniesie mnie na skałę. Gdy stawiamy czoła trudnym czasom, możemy ufać, że Pan nas ochroni i da nam bezpieczne schronienie. On jest naszą ucieczką, naszą twierdzą, wynosi nas ponad okoliczności. Na koniec, w wersecie 6, psalmista wyraża swoją odnowioną pewność. Teraz więc moja głowa wznosi się ponad moich wrogów wokół mnie. W Jego namiocie złożę ofiary radości, będę śpiewał i grał Panu. Te słowa przypominają nam, że gdy ufamy Panu, On daje nam siłę do pokonania naszych wrogów i napełnia nas radością oraz wdzięcznością. Możemy składać Mu ofiary uwielbienia i adoracji, uznając Jego moc i wierność w naszym życiu. Moi drodzy, niech Psalm 27 zainspiruje nas do pełnego zaufania Panu we wszystkich okolicznościach życia. Szukajmy Jego obecności, znajdźmy schronienie w Jego ramionach i chwalmy Jego imię z radością. Niech mamy pewność, że z Panem po naszej stronie nie ma niczego, czego moglibyśmy się bać. Niech On będzie naszym światłem, naszym zbawieniem i naszą twierdzą dziś i na zawsze. Powtórz tę piękną modlitwę ze mną. Drogi Boże, dzisiaj przed Tobą moje serce przepełnia wdzięczność. Dziękuję za Twoją stałą ochronę, za to, że jesteś przy mnie cały czas, chroniąc mnie przed widzialnymi i niewidzialnymi niebezpieczeństwami. Panie, jesteś moją twierdzą i schronieniem, w Tobie znajduję bezpieczne miejsce. Dziękuję za odnawianie Twoich obietnic w moim życiu, za to, że nie rezygnujesz ze mnie, nawet gdy zawodzę. Niech nigdy nie zapomnę o Twojej bezwarunkowej miłości i nieskończonej wierności. Ty jesteś Bogiem, który wypełnia swoje obietnice i nigdy nie zawodzi. Dlatego dzisiaj Cię chwalę i dziękuję. Odnów moją ufność, wiarę i nadzieję, abym mógł kroczyć z pewnością, że jesteś ze mną we wszystkich okolicznościach, prowadząc moje kroki i wzmacniając mnie w obliczu wyzwań. Przyjmij, o Boże, moją szczerą wdzięczność. Niech moje serce zawsze będzie wdzięczne za Twoje błogosławieństwa i dobroć. Cała chwała i uwielbienie Panu Jezusowi.
Synu, mówię ci, że wylewam na ciebie i twoją rodzinę błogosławieństwa, które przekraczają ludzkie zrozumienie. Otwieram niebiańskie skarby i zsyłam na twoje życie obfite zaopatrzenie. Zobaczysz, jak owoce twojej pracy zakwitną, a finansowa pomyślność stanie się rzeczywistością w twoim domu. Ale poza tym obiecuję ci pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Tam, gdzie wcześniej był konflikt, przynoszę harmonię, tam, gdzie była troska, przynoszę spokój. Mój pokój wypełni każdy zakątek twojego domu, przynosząc pocieszenie i odpoczynek strapionym serkom. Poruszam elementy za kulisami, orkiestrując wydarzenia i okoliczności na twoją korzyść. To, co wydawało się niemożliwe w oczach ludzkich, zostanie zrealizowane dzięki mojej nadprzyrodzonej mocy. Sprawię, że cud się stanie, wylewając na ciebie błogosławieństwa wykraczające poza twoją wyobraźnię. Napisz 1212, aby je odebrać. Bóg nigdy nie zawodzi, ponieważ jego natura jest doskonała. Bóg jest doskonały we wszystkich swoich atrybutach. Jego mądrość, miłość, dobroć i moc są absolutne i bez wad. On jest źródłem wszelkiej doskonałości i dlatego nie może popełnić błędu ani zawieść w niczym, co czyni, ponieważ jego wierność jest niezmienna. Bóg jest wierny w wypełnianiu wszystkich swoich obietnic. On nigdy nie łamie swoich obietnic i zawsze pozostaje wierny swojemu słowu, bez względu na okoliczności. Możemy całkowicie zaufać jego wierności, ponieważ ona nigdy nie zawodzi. Jego wiedza jest nieskończona. Bóg zna wszystko od początku do końca. Ma pełny i doskonały wgląd we wszystkie wydarzenia i okoliczności. Jego nieskończona mądrość pozwala mu działać w sposób suwerenny i mądry w każdej chwili, zapewniając, że jego wola zostanie wypełniona w doskonały sposób. Jego moc jest nieograniczona. Bóg jest wszechmocny, posiadając moc, która wykracza poza nasze zrozumienie. Nie ma ograniczeń dla tego, co może osiągnąć. Jest w stanie pokonywać przeszkody, czynić cuda i zmieniać sytuacje pozornie niemożliwe. Jego moc nigdy nie zawodzi i zawsze zwycięża. Jego miłość jest bezwarunkowa. Bóg jest miłością. Jego miłość do nas jest doskonała i bezwarunkowa. Nigdy nie zawodzi w kochaniu nas, troszczeniu się o nas i prowadzeniu nas w swojej miłości. Jego miłość jest stała i wieczna. Nigdy nie zawodzi w oferowaniu nam łaski, przebaczenia i zbawienia. Tak jak słońce świeci jasno i oświetla świat, tak wyleje na ciebie promienie pomyślności i bogactwa. Staniesz się kanałem błogosławieństw dla innych, zdolnym zmieniać życie tych, którzy są wokół ciebie. Przyjmij teraz tę obietnicę z wiarą i determinacją. Uwierz, że jestem Bogiem, który pomnaża zasoby, otwiera drogi tam, gdzie ich nie ma. Zaufaj mi i mojemu planowi dla twojego życia finansowego, bo ja nigdy nie zawodzę w wypełnianiu moich obietnic. Raduj się, moje dziecko, ponieważ skarby niebios są dla ciebie zarezerwowane. Deklaruj z ufnością, że jesteś pomyślny we wszystkich dziedzinach swojego życia, bo ja, twój Bóg, jestem przy tobie, prowadząc cię do obfitości, którą zaplanowałem dla ciebie przed założeniem świata. Zapisz 99,99 i od dziś deklaruj pozytywne rzeczy w swoim życiu. Deklaruj, że jesteś pomyślny we wszystkich dziedzinach swojego życia. Chwalmy Pana tym pięknym wierszem. O Boże, moja dusza tęskni za tobą. W głębokim oddaniu oddaję się Tobie. Łzy miłości i wdzięczności wypełniają moje jestestwo, bo znalazłem w Tobie wszystko, co daje mi życie. Moje serce wylewa się w uwielbieniu temu, który jest godzien wszelkiej chwały.
Czuję się mały wobec Twojej wielkości, ale znajduję schronienie w Twojej słodkiej pewności. Ty jesteś światłem, które prowadzi mnie na mojej drodze. Wśród ciemności Twoja obecność jest moją podporą. Oddaję Ci moje jestestwo, mój umysł, moją wolę. W Tobie znajduję pociechę, nadzieję i moc. Jak rzeka płynąca bez końca. Moje łzy są deklaracją żarliwej miłości. Płaczę z powodu Twojej łaski, która mnie dosięgnęła, i miłosierdzia, które mi objawiłeś. O Boże, moje schronienie i twierdzo. W Tobie znajduję pokój i pewność. W łzach, które wylewam, odnajduję odkupienie, bo wiem, że w Tobie jest moje zbawienie. Mój krzyk rozbrzmiewa w pieśniach do Tego, który mnie kocha i we mnie spoczywa. W całkowitym oddaniu oddaję się Tobie, pragnąc zawsze być blisko Ciebie. Niech moje łzy będą szczerym darem, pokazującym moją prawdziwą pobożność. Niech każda przelana kropla będzie uwielbieniem, wyrażającym moją miłość do Ciebie, mój Panie. O Boże, mój ukochany i wieczny Królu, przyjmij moje oddanie, które nie zna końca ani granic. Niech mój płacz będzie balsamem dla Twojego serca, a w Twojej obecności znajdę ukojenie. W łzach i oddaniu moja dusza przepełnia się, bo w Tobie, o Boże, znajduję swoje prawdziwe schronienie. Niech mój płacz będzie pieśnią miłości, a w każdej łzie niech Cię wielbię z żarliwością. W łzach, o Boże, poddaję się i z wieczną wdzięcznością oddaję się Tobie. W Twojej obecności w łzach się składam i z żarliwością wyznaję: Boże, kocham Cię i czczę. Amen. Niech Bóg błogosławi Twoje życie dzisiaj i zawsze.